I tak, proszę Państwa, nasza wielka wyprawa będzie w Porankach Wnet dzisiaj. Będziemy w Supraślu, w Tykocinie, w Sokółce. Dzisiaj oczywiście będziemy na ulicach Białegostoku. Jesteśmy przed hotelem Esperanto. I teraz ważna informacja dla wszystkich, którzy nas w Białymstoku słuchają na 103.9. Zapraszam Państwa tutaj do hotelu Esperanto. Tu jesteśmy, tu jest nasze studio. Zajęliśmy cały ogródek, myślę, że troszkę bezprawnie. Tu są rozmaite banery. Tutaj są nawet dwa w tej chwili nasze studia, ale będziemy mówić o polityce, o kulturze, o sporcie, ale też będzie muzyka. Muzyka z miasta. Muzykę z miasta oczywiście przygotował Tomasz Wybranowski, który jest w Dublinie. Dzień dobry, Tomku. Tomasz Wybranowski, Dublin, gdzieś daleko, daleko, daleko stąd. To w takim razie przywitam Marcina Dziekońskiego, szefa publicystyki TVP Białystok. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dziękuję za zaproszenie. Wczoraj, przedwczoraj był ingres arcybiskupa Józefa Gustka. Ważne wydarzenie w życiu Kościoła Białostockiego? No bardzo ważne wydarzenie w życiu każdej metropolii białostockiej również. Ksiądz biskup Józef Guzdek jest bardzo dobrze witany tutaj w Białymstoku, dobrze powitany i jesteśmy wszyscy pełni nadziei, katolicy również, cały Kościół Białostocki pełny nadziei, bo przecież przed Kościołem wielkie wyzwania, nie tylko białostockim, nie tylko tutaj tej metropolii, ale Kościołem w ogóle, przed katolikami wielkie wyzwania i myślę, że ksiądz biskup będzie bardzo dobrym wyborem, co zresztą zasygnalizował bardzo wyraźnie podczas swojego ingresu, podczas kazania. Jak wiedzą Państwo, pan redaktor również wie, Białystok miasto miłosierdzia i tutaj to wokół tego właśnie zagadnienia, wokół tej idei jest, myślę, będzie zbudowany, zresztą każdy arcybiskup tutaj przywiązuje olbrzymią wagę do tego właśnie aspektu metropolii białostockiej, czyli miłosierdzia. Tutaj Białystok jest związany, czy z Białymstokiem przecież był związany błogosławiony ksiądz Michał Sopoczko. Tutaj jest sanktuarium miłosierdzia. To jest miasto miłosierdzia, przecież Białystok. I to zawołanie Jezu, ufam Tobie, w ogóle idea miłosierdzia, myślę, że w Kościele jest teraz, w Kościele katolickim, dla katolików jest teraz ideą centralną. To miłosierdzie oczywiście właściwie rozumiane. To jest ważne wydarzenie w życiu religijnym Białegostoku, ale Białystok to jest miasto wieloreligijne, wielokulturowe. Czy to się odczuwa na co dzień, w codziennym życiu? Wiemy, kto skąd pochodzi, kto kim jest? No naturalnie. To znaczy, to nie jest tak, że my się tutaj wypytujemy o to, jakie jesteśmy wyznania, czy skąd pochodzimy etnicznie, powiedzmy. Nie, Białystok jest miastem wielokulturowym, wieloreligijnym i jakby czerpie z tego również swoją siłę. O tym również, jeżeli wrócimy do ingresu, mówił arcybiskup Jakub, prawosławny arcybiskup, kiedy mówił, że tutaj prawosławni, katolicy żyją obok siebie, jako sąsiedzi, jako współpracownicy i żyją ze sobą w wielkiej bliskości. To jest też siła Białegostoku i no, jakby ważny, wyróżniający nas aspekt na tej ścianie wschodniej w ogóle w Polsce. W ogóle w Polsce teraz Białystok jest wyróżniony, ale zupełnie z innego względu, bo jesteśmy niedaleko granicy z Białorusią. Tutaj jak rozmawiamy, no to obserwujecie, czy obserwujemy takie przemieszczanie się żołnierzy, taką pewną atmosferę, chociaż nie teraz przed hotelem Esperanto, oczywiście, żeby Państwo nie mieli wątpliwości, że jest miło, spokojnie, zaczyna się dzień, słońce świeci, jeszcze jest chłodno, ale szykuje się miły wrześniowy poranek i miły wrześniowy dzień. Choć ale z przymrozkiem. Był przymrozek, tak. Rano tak, ale w dzień temperatura, mam nadzieję, że osiągnie 20 stopni Celsjusza. No to czujecie to?
Znaczy, wszyscy czują chyba, media tym żyją, żyją tym mieszkańcy województwa podlaskiego, zwłaszcza tych miejscowości, tych terenów, które są bardzo niedaleko granicy. My tu jesteśmy około kilkudziesięciu kilometrów, 30 kilometrów od granicy, ale jeżeli wyjdziemy na ulicę i zapytamy Białostoczan, co sądzą o tej sytuacji na granicy, na pewno każdy będzie miał jakąś opinię. To znaczy, my o tym wszystkim wiemy, my to wszystko widzimy. I cóż, jeżeli mielibyśmy oceniać tę sytuację, która jest teraz na granicy, no to jakby w mojej opinii i również jak popytamy ludzi, którzy mieszkają bliżej granicy, no ta sytuacja, którą teraz obserwujemy, czyli stan wyjątkowy, bardzo uspokoiła nastroje. No, wiemy, że to zagrożenie, czy też ta sytuacja, którą mieliśmy na granicy, nie płynęła tylko z zagranic Polski, z Białorusi, ale również był to jakby problem wewnętrzny. Adam Marcin Dziekoński, szef publicystyki TVP Białystok, jest gościem Poranka Wnet, ale do studia przybył Adam Jakusz, redaktor naczelny Kuriera Porannego, czyli gazety wydawanej przez Polska Press. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. O sytuacji już w środek rozmowy pan redaktor wchodzi, o sytuacji na granicy. Czy udało się wysłać dziennikarza, który by dotarł do granicy w czasie tego kryzysu granicznego? Czy teraz dziennikarze próbują opisać to, co się dzieje w tej strefie, gdzie jest stan nadzwyczajny? Przede wszystkim myślę, że my dziennikarze mamy opisywać rzeczywistość, a nie ją kreować. A wydaje mi się, że niektóre redakcje, niektórzy dziennikarze chcieliby jakby być bohaterami wielkiej historii na granicy, tak jak niektórzy politycy z reklamówkami biegający właśnie w Usnarzu. My opisujemy i oczywiście będziemy codziennie wysyłali w pobliże, ale tam, gdzie prawo przestrzega naszych dziennikarzy, nasza dziennikarka z Sokółki, z naszej redakcji sokólskiej, codziennie tam przyjeżdżała, rozmawiała ze wszystkimi stronami, rozmawiała z aktywistami, ale też rozmawiała ostatnio nawet z mieszkańcami. I trzeba powiedzieć, że mieszkańcy ogólnie ucieszyli się bardzo z decyzji o stanie wyjątkowym, ponieważ już mieli dosyć tego, że po pierwsze, gdzieś tam jacyś obcy ludzie krążą z plecakami po ich polach, po ich domostwach, którzy na pewno nie wyglądali na Europejczyków, Polaków. Oferowali nawet mieszkańcom pieniądze za to, żeby nie zawiadamiali policji, bo to też jest pewna zmiana. Na początku ci ludzie wręcz przeciwnie zachęcali, żeby zawołać jakieś służby mundurowe, ci migranci. A w tej chwili już nawet oferują mieszkańcom pieniądze za to, żeby nie zawiadamiać policji, prawda? Czyli ci uchodźcy przechodzą przez granicę jakoś. Straż Graniczna codziennie zatrzymuje, czy udaremnia próby przekroczenia granicy, nielegalne próby przekroczenia granicy. Także ten napływ migrantów wciąż istnieje i my go obserwujemy. Nasi dziennikarze również tam, gdzie to prawo, bo to jest ważne, to chyba powinniśmy podkreślić, że ten stan wyjątkowy jest również po to, żeby uspokoić emocje. To nie jest tylko pewne powstrzymanie, jak Adam powiedział, aktywistów, którzy przeszkadzali po prostu tym służbom w pełnieniu swoich obowiązków, ale również, żeby uspokoić emocje. A do tego potrzeba jakby ciszy wokół służb, które pracują na granicy. Zgadzam się. Ja sobie nie wyobrażam tego, że gdybym musiał pracować w służbach mundurowych, nie wiem, w wojsku, w policji, w Straży Granicznej i musiałbym cały czas mieć oczy za sobą, przed sobą, dookoła siebie. I zatrzymywać aktywistów. Tak, tak, tak. No bo wydaje się, że to trzeba bronić granicy zewnętrznej państwa, a tu okazuje się, że jest jakiś nóż w plecy, bo ja to tak interpretuję, że są ludzie i wśród dziennikarzy, ale też i wśród polityków, którzy po prostu utrudniają pracę. Przecież ci wojskowi, ci strażnicy, oni nie chronią siebie, ale w pierwszej kolejności chronią nas. Zresztą z takiej pracy dziennikarskiej również wynika, czy z informacji, które docierają od nas do nas od dziennikarzy, że mieszkańcy, którzy tam, tak jak powiedziałeś, starają się jakoś żyć normalnie, jednak z tego stanu wyjątkowego są zadowoleni. Im to nie przeszkadza, wręcz pomaga. Czy na ulicach Białegostoku było takie zdarzenie, że pojawił się ktoś z tej granicy, z tej drugiej strony, że został tu zatrzymany?
Nie wiem, czy w Białymstoku, natomiast na przykład w Wasilkowie tak. Czyli na przedmieściach, tak. Białegostoku takie osoby były zatrzymywane. W Białymstoku też kilkanaścioro Irakijczyków zostało zatrzymanych 2 tygodnie temu. A czy ten system przemytniczy, czy to jest opisywane przez dziennikarzy albo telewizji Białystok, albo Kuriera Porannego? To znaczy tak, no my aż takich sił i środków nie mamy, żeby powiedzmy prowadzić tego typu śledztwa, bo jak domyślam się, tu chodzi o pewnego rodzaju takie śledztwo, żeby zobaczyć, jak wygląda przemyt. Bardziej chyba się posiłkujemy tymi doniesieniami dziennikarzy niezależnych, ewentualnie, którzy gdzieś tam za granicą takie śledztwa prowadzili. No słyszeliśmy... Zresztą mamy dużo informacji o samej operacji Śluza, którą organizuje Łukaszenko. To jest to, o czym się mówi właściwie na ulicach, o czym się mówi nie tylko w Białymstoku, ale w całej Polsce, o tej sytuacji na granicy. Adam Jakucz, redaktor naczelny Kuriera Porannego, Marcin Dziekoński, szef publicystyki TVP Białystok, są gośćmi Poranka Wnet, ale teraz posłuchamy piosenki Dawida Podsiadło, jeżeli panowie pozwolą. Moja córka na pewno się ucieszy, która teraz nas słucha. I poranek w czasie Wielkiej Wyprawy Radia Wnet. Jest godzina 7:29 w studiu. Adam Jakucz, redaktor naczelny Kuriera Porannego, największej w Białymstoku gazety oczywiście, i Marcin Dziekoński, szef publicystyki w największej telewizji w Białymstoku, czyli TVP Białystok. To jak ten Białystok politycznie wygląda, panie redaktorze? Białystok jest skomplikowany nie tylko pod względem, powiedzmy, wyznaniowym, kulturowym i narodowościowym, ale też pod względem niewątpliwie politycznym. Można powiedzieć, że tutaj takim, nie chcę, żeby to się jakoś szczególnie negatywnie kojarzyło, ale można powiedzieć, że swego rodzaju carem od kilkunastu lat jest prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Zdaje się, że chyba bezpartyjny, chociaż kiedyś Platforma chciała mu mocno włożyć do rąk i do kieszeni swoją legitymację. Nie udało się to. No, prezydent rządzi w koalicji z Platformą Obywatelską, z Nowoczesną i Forum Mniejszości Podlasia. No i w opozycji tutaj mamy dosyć silny klub Prawa i Sprawiedliwości. Tak. No tak, i Polska 2050, która właściwie też akurat w naszym województwie i w Białymstoku wywodzi się z Platformy Obywatelskiej. Tak, ze środowiska Platformy. O prezydencie Truskolaskim niewiele tych wywiadów zrobiłem, będąc w Białymstoku, ale o prezydencie Truskolaskim dobre słowa słyszałem. No, muszę powiedzieć, że od kilkunastu lat prezydent Truskolaski ma duże poparcie białostoczan, co widać w każdych wyborach, choć nie jest to poparcie, które jest jakby jednolite. To znaczy, no, gdybyśmy mieli zastanowić się tak uważnie nad tym, jakie poparcie rzeczywiście ma prezydent Truskolaski, no to z pewnością znalazłoby się wielu krytyków. Nie tylko polityki, którą prezydent Truskolaski prowadzi w Białymstoku, a która jest nazywana różnie, można się rozejrzeć, no Białystok jest pięknym miastem w ogóle, ale nie bez swoich wad. Na pewno w ostatnich kilkunastu latach się bardzo mocno zmienił wizualnie i to trzeba przyznać. I niewątpliwie tutaj wielką pomocą były w tym środki unijne, których dużo tutaj Białystok przejadał, można powiedzieć. Znaczy może nie przejadał, ale wykorzystywał, bo widać, że śródmiejska obwodnica, wiele dróg wyremontowanych, ale także i centrum miasta Białegostoku, które się zmieniło. Troszeczkę zostało wybetonowane. Niektórzy mieszkańcy tutaj mają żal, że za mało zieleni zostało. Ale na pewno Białystok jakby zmienił swoje oblicze, te wizualne. Jak wiele miast w Polsce, Białystok tak, zmienił oblicze, ale chyba jednak trzeba powiedzieć, że mocnym zarzutem wobec prezydenta Truskolaskiego jest jego angażowanie się w politykę ogólnopolską. I to jest zaskakujące, bo samorządowiec, który powinien zajmować się, no powiedzmy, problemami zwykłych ludzi i dla zwykłych ludzi pracować, raczej mało go w tej chwili widać w Białymstoku, bardziej go widać na arenie ogólnopolskiej. Często chyba do Brukseli jeździł, jeszcze jak tam Donald Tusk pracował i się mocno zaangażował właśnie w tę politykę wielką. Być może to związane
miastu jakieś takie nowe ambicje? A być może to jest po prostu moda, bo przecież jeżeli spojrzymy na miasta wojewódzkie, prezydenci tych miast, no nazwijmy to wywodzący się ze środowiska opozycji wobec rządu, no zachowują się bardzo podobnie, czyli jakby bardzo często przedkładają politykę ogólnopolską nad politykę regionalną. A co w mediach białostockich zmienia? Słychać, co pan zmienił w Kurierze Porannym, odkąd pan został redaktorem naczelnym? Niektórzy w kuluarach żartowali, że wraz ze zmianą właściciela skończyła się nie w 1945, a w 2021 okupacja niemiecka w niektórych gałęziach w Polsce. No, ale to tak niektórzy żartują, chociaż ja myślę, że tę zmianę wielu ludzi odczuwa bardzo pozytywnie, że do spółki Polska Press, ale także do tych gazet białostockiej Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej, bo Gazetę Współczesną także wydajemy tylko już na województwo podlaskie, zawitał kapitał polski i mam wrażenie, że w tej chwili nie tylko liczy się zysk, bo oczywiście spółka się musi utrzymać, gazeta się musi utrzymać, musi mieć pieniądze dla dziennikarzy i na wszelkie instrumenty do pracy, ale liczy się też misja rzetelnego informowania ludzi i skupiania się na tym, co jest ważne. No do tej pory oczywiście był pewien taki nacisk, prawda, na zysk, jak najwyższa ma być rentowność. Troszeczkę jakby na drugim planie była jakość treści. Ja myślę, że to jest taka bieda w ogóle naszych współczesnych mediów, że coraz mniej jest treści jakościowych, coraz mniej prawdziwego dziennikarstwa, a więcej gonienia za, no powiedzmy, za jakąś łatwą rozrywką, która się objawia chociażby, nie wiem, tym, że gonimy za celebrytami, a mniej gonimy za ważnymi sprawami dla ludzi. I staram się odwracać tę, jakby te proporcje odwracać i więcej informacji, więcej dobrej informacji, sprawdzonej, rzetelnej. Na początku, kiedy półtora miesiąca temu objąłem stanowisko, takie zdanie powiedziałem w gazecie, napisałem i chciałbym, żeby ono przyświecało nie tylko mi, ale całemu zespołowi, że dziennikarstwo to służba. Dziennikarstwo to służba i mamy być odważni wobec silniejszych, mamy być pokorni wobec czytelników. I chciałbym, żeby tak właśnie było. A jak z wymianą załogi? Była duża i głęboka, czy też przyszedł pan, został pan redaktorem naczelnym, rozejrzał się po redakcji i powiedział, pracujemy razem? Ja powiedziałem do moich pracowników, że nie chciałbym być zapamiętany jako sprzątaczka. Uważam, że na człowieka trzeba patrzeć na to, co on robi, jak pracuje, jakie są owoce jego pracy, a nie tego, kto go zatrudniał, czy jakie ma poglądy. Dla mnie to zawsze się w życiu liczyło. Ja mam swoje oczywiście określone poglądy, ale na człowieka patrzę na to, jakie są owoce jego pracy i na pewno nie będę podchodził w ten sposób, że ktoś tam został zatrudniony przede mną, to już go dyskwalifikuje. Myślę, że to jest po prostu po ludzku nieuczciwe. A co w telewizji publicznej słychać w Białymstoku? W telewizji publicznej słychać same dobre rzeczy. Można tak powiedzieć. Oczywiście telewizja publiczna jest w nieco lepszej sytuacji niż media, które muszą rozpychać się czasem łokciami na rynku. Jednak też mamy swoje wyzwania. My przede wszystkim jako telewizja, ja mogę mówić jako szef publicystyki i informacji w telewizji polskiej w Białymstoku, my skupiamy się na tym, żeby rzetelnie i kompleksowo informować naszych telewidzów o tym, co dzieje się w województwie podlaskim. Również prezentować taki szerszy zespół poglądów, bo telewizja polska nie jest tylko, wbrew temu, co niektórzy mówią, nie należy tylko do jednej opcji, ale należy do wszystkich obywateli i my staramy się tę misję wykonywać. Panowie, to wszystkiego dobrego na waszej dziennikarskiej drodze. Życzę, by na deser podaruję wam najnowsze wydanie Kuriera Wnet, gazety niecodziennej, niekonkurencyjnej dla telewizji i niekonkurencyjnej dla prasy codziennej. To jest gazeta i państwa też zachęcam do czytania Kuriera Wnet. Adam Jakuć, redaktor naczelny Kuriera Porannego.
Marcin Dziekoński, szef publicystyki TVP Białystok, byli gośćmi Poranka Wnet. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i oczywiście życzymy Radiu Wnet wielu, wielu słuchaczy i takiego pięknego rozwoju, bo ja uważam, że czym większa różnorodność na rynku mediów, tym, myślę, czytelnicy, słuchacze i widzowie będą bardziej zadowoleni. Dziękuję pięknie, panie redaktorze. 103,9. Oczywiście panów zapraszam na wieczorne wydarzenie, które będzie tutaj w hotelu Esperanto. Mały koncert, ale też będzie zaproszenie dla słuchaczy. Proszę bardzo, Monika Rutka notuje przeczytamy ten adres, a teraz posłuchamy piosenki. Czesław, śpiewa i niech śpiewa. Niech śpiewa. Niech